Zadanie drugie. Oblicz pisemnie. Jeśli poprawnie rozwiążesz 3 przykłady z jednego poziomu, możesz przejść na następny poziom. W poprzednim filmie rozwiązywaliśmy poziom A. Teraz skupimy się na przykładach z poziomu B. Punkt A. 1,92 dzielone na 3. Zapiszę to w słupku. Jednego nie da się podzielić przez 3, więc od razu przez 3 podzielę dziesiątkę, a to da mi 3. Od razu też zapiszę przecinek zgodnie z zasadą przecinek nad przecinkiem. Przed nim koniecznie muszę też wstawić 0. 3 razy 3 jest 9, a 10 minus 9 to 1. Spisuję z góry dziewiątkę. 19 dzielone na 3 jest 6, bo 6 razy 3 jest 18. 19 minus 18 to 1. Spisuję z góry dwójkę. 12 dzielone na 3 jest 4, bo 4 razy 3 jest 12, a 12 minus 12 jest 0. Wynik dzielenia znajduje się nad kreską i jest to 364 tysięczne. Punkt B. 2,742 dzielone na 6. Zapiszę to w słupku. 27 dzielone na 6 jest 4. Od razu też zapiszę przecinek, zgodnie z zasadą przecinek nad przecinkiem. Przed nim koniecznie muszę też wstawić 0. 4 razy 6 jest 24. 27 minus 24 jest 3. Spisuję z góry czwórkę. 34 dzielone na 6 jest 5, bo 5 razy 6 jest 30. 34 minus 30 jest 4. Spisuję z góry dwójkę. 42 dzielone na 6 jest 7, bo 7 razy 6 jest 42. 42 minus 42 jest 0. Wynik dzielenia znajduje się nad kreską, a jest to 457 tysięcznych. Punkt C. 1275 dziesięciotysięcznych dzielone na 3. Zapiszę to w słupku. 12 dzielone na 3 jest 4. Od razu też zapiszę przecinek zgodnie z zasadą przecinek nad przecinkiem. Muszę też koniecznie dopisać 2 zera. 4 razy 3 jest 12, 12 minus 12 jest 0. Spisuję z góry siódemkę. 7 dzielone na 3 jest 2, bo 2 razy 3 jest 6. 7 minus 6 jest 1. Spisuję z góry piątkę. 15 dzielone na 3 jest 5, bo 5 razy 3 jest 15. 15 minus 15 jest 0. Wynik dzielenia znajduje się nad kreską, a jest to 425 dziesięciotysięcznych. Punkt D. 4,15 dzielone na 5. Zapiszę to w słupku. 41 dzielone na 5 jest 8. Od razu też zapiszę przecinek zgodnie z zasadą przecinek nad przecinkiem. Przed nim koniecznie muszę też wstawić 0. 8 razy 5 jest 40, 41 minus 40 jest 1. Spisuję z góry piątkę. 15 dzielone na 5 jest 3, bo 3 razy 5 jest 15, a 15 minus 15 to 0. Wynik dzielenia znajduje się nad kreską, a jest to 83 setne. Punkt E. 3772 dziesięciotysięczne dzielone na 4. Zapiszę to w słupku. 37 dzielone na 4 jest 9. Od razu też zapiszę przecinek zgodnie z zasadą przecinek nad przecinkiem. Muszę też koniecznie dopisać 2 zera. 9 razy 4 jest 36, 37 minus 36 jest 1, spisuję z góry siódemkę, 17 dzielone na 4 jest 4, bo 4 razy 4 jest 16, 17 minus 16 jest 1, spisuję z góry dwójkę, 12 dzielone na 4 jest 3, bo 3 razy 4 jest 12 i 12 minus 12 jest 0. Wynik dzielenia znajduje się nad kreską, a jest to 943 dziesięciotysięczne. Punkt F. 384 tysięczne dzielone na 6. Zapiszę to w słupku. Od razu też zapiszę przecinek zgodnie z zasadą przecinek nad przecinkiem. Muszę też koniecznie dopisać 2 zera. 6 razy 6 jest 36, 38 minus 36 jest 2, spisuję z góry czwórkę, 24 dzielone na 6 jest 4, bo 4 razy 6 jest 24, a 24 minus 24 jest 0. Wynik oczywiście znajduje się nad kreską. Gotowe, poziom B rozwiązany. Rozwiązanie poziomu C i kolejnych poziomów znajdziesz w następnych filmach, a ja zapraszam do dalszej wspólnej nauki.